Dzień dobry, nazywam się Waldemar Tatarczuk, jestem dyrektorem Galerii Labirynt. Cieszę się, że ostatni dzień kongresu współpracy transgranicznej spędzicie Państwo w ścianach naszej galerii, również tych wirtualnych. Galeria Labirynt od momentu swojego powstania, to jest roku 1969, stanowi przestrzeń obserwacji i eksperymentowania w obszarze sztuki współczesnej. Już na początku istnienia prezentowaliśmy najbardziej progresywne kierunki w sztuce współczesnej, takie jak performance, sztuka konceptualna czy poezja konkretna. Obecnie istotnym obszarem działalności są zjawiska społeczne, na które staramy się odpowiadać działaniami artystycznymi. Niezwykle istotna w programie galerii jest współpraca międzynarodowa, szczególnie współpraca transgraniczna z artystami, środowiskami artystycznymi z Ukrainy, Białorusi, ale również szerzej Kaukazu i Azji Centralnej. Od wielu lat realizujemy projekty wspólnie z artystami ukraińskimi, prezentując ich zarówno tutaj u nas, w naszej siedzibie, jak i tworząc projekty artystyczne z udziałem polskich artystów w Ukrainie czy w Białorusi, generalnie w Europie Wschodniej. Współpraca międzynarodowa Labiryntu to również projekty realizowane we współpracy z partnerami z Izraela, jak również z Azji, głównie z Azji Południowo-Wschodniej. Regularnie prezentujemy artystów performance z różnych krajów azjatyckich w ramach cyklu Asia Live. Podczas kongresu rozmawialiście Państwo o wyzwaniach, jakie przed lokalnymi wspólnotami postawiła pandemia. Jest to zagadnienie, które towarzyszy również instytucjom kultury. Galeria Labirynt już od marca musiała stawić czoła pandemii, lockdownowi, zamknięciu instytucji. Musieliśmy przenieść się do przestrzeni online i przemyśleć nasze działania na przyszłość. Jednym z efektów tej refleksji i tych przemyśleń jest wystawa Sen Niedźwiedzia, na którą chcemy Państwa zaprosić. Wystawa Sen Niedźwiedzia jest to pierwsza nasza wystawa, która znajduje się wyłącznie w przestrzeni wirtualnej. Pokazujemy na niej dzieła z naszej kolekcji, ale również z kolekcji zaprzyjaźnionych instytucji w Polsce, takich jak Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Galeria Arsenał w Białymstoku czy Muzeum Sztuki w Łodzi. Wystawa porusza problem trudnej, a jak widzimy, coraz trudniejszej relacji człowieka z naturą. Ekspozycja została pomyślana jako żywy organizm, który będzie w trakcie się rozrastał. Otwieramy w tej chwili wystawę, na której jest kilkanaście prac, a stopniowo, w miarę jej trwania, będą dochodziły nowe prace, również artystów, młodych artystów, młodych twórców, nie tylko profesjonalistów, ale również dzieci i młodzieży. Wystawa jest organizowana w ramach Europejskich Dni Kreatywności Artystycznej. Jest to wydarzenie organizowane w Lublinie od 2018 roku jako część projektu CREART, sieć miast na rzecz twórczości artystycznej, realizowanego przez Wydział Kultury Urzędu Miasta Lublin przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Kreatywna Europa. Dyrektorką artystyczną Europejskich Dni Kreatywności Artystycznej, a jednocześnie kuratorką wystawy Sen Niedźwiedzia jest Agata Sztorc, która za chwilę oprowadzi Państwa po wystawie i opowie o dziełach, które na niej się znajdują. Thank you.
Witamy Państwa w wirtualnej przestrzeni Galerii Labirynt w Lublinie. Nazywam się Agata Sztorc i wraz z Emilią Lipą przygotowałyśmy wystawę Sen Niedźwiedzia, po której mam zaszczyt dziś Państwa oprowadzać. Ekspozycja jest organizowana jako Europejskie Dni Kreatywności Artystycznej 2020 w ramach projektu CREART, sieć miast na rzecz twórczości artystycznej, realizowanego przez Wydział Kultury Urzędu Miasta Lublin przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej jako część programu Kreatywna Europa. Mam przyjemność organizować Dni Kreatywności już po raz trzeci. W tym roku, w obliczu światowej pandemii, przenosząc projekt w całości do przestrzeni wirtualnej. Znajdujemy się w cyfrowej wersji jednej z przestrzeni wystawienniczych Lubelskiej Galerii Labirynt. Przed nami wystawa Sen Niedźwiedzia, prezentująca dzieła współczesnych artystów i artystek, znajdujące się w zbiorach polskich galerii i muzeów. Dziękuję Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki oraz Galerii Arsenał w Białymstoku za udostępnienie prac ze swoich kolekcji. W perspektywie kolejnych miesięcy ekspozycja będzie się rozwijać i zostaną dołączone do niej nowe prace, m.in. z Muzeum Sztuki w Łodzi czy kolejne dzieła z kolekcji Galerii Labirynt. Wystawa Sen Niedźwiedzia stanowi pretekst do namysłu nad relacjami człowieka z naturą, szczególnie ważny w obliczu nieuchronnie zbliżającej się katastrofy klimatycznej. Tytułowy Niedźwiedzi Sen odnosi się z jednej strony do uśpionych i wypieranych obaw o kondycję świata, z drugiej nawiązuje do współczesnych, przejmujących obrazów wygłodniałych polarnych niedźwiedzi. To dzieje się już teraz. Dzieła Julity Wójcik, Bogny Burskiej, Katarzyny Przezwańskiej i Tomasza Cicierskiego to krytyczne spojrzenia na działalność człowieka i postawienie go w kontrze do sił natury. Podobny temat podejmują prace Zygmunta Rydki i Anety Grzeszykowskiej, obiekty chwilowe i fotografie z serii Negative Book, które obnażają niemożliwość przejęcia pełnej kontroli nad naturą oraz małość człowieka w jej obliczu. Wystawę w sposób symboliczny podsumowują prace Oskara Dawickiego i Stanisława Drużdża. Może nam się wydawać, że jesteśmy bezsilni i osamotnieni w obliczu zastanego porządku. Ale dzięki kolektywnej pracy jesteśmy w stanie dokonać zmiany, co udowadnia Paweł Althammer w Raju. Wystawę otwiera wideo performerki i autorki instalacji artystycznych Julity Wójcik. W wielu swych pracach artystka odtwarza proste, codzienne czynności, zazwyczaj społecznie przypisywane kobietom. Jej prace mają charakter krytyczny. Wideo Sielanka z 2004 roku pochodzi z kolekcji Zachęty Narodowej Galerii Sztuki. Na pierwszym planie filmu, na trawie, na wzniesieniu leży kobieta, ubrana w letnią sukienkę. Ma przymknięte oczy, lekki uśmiech, a w prawej dłoni delikatnie obraca źdźbło trawy. Niebo jest spokojne i błękitne. Pogoda sprzyja odpoczynkowi na łonie natury. Przez blisko 4 minuty nie dzieje się nic gwałtownego. Nic nie zakłóca tytułowej sielanki. W rzeczywistości wideo składa się z 30-sekundowej, ledwo zauważalnej w swym powtórzeniu sekwencji, która mogłaby ciągnąć się w nieskończoność. Ten spokój i brak akcji zachęca widza do bacznego rozejrzenia się po niemal nieruchomym kadrze. Kiedy oglądający odwróci swój wzrok od leżącej postaci i spojrzy w głąb kompozycji, dostrzeże kontrast do idyllicznego przedstawienia pierwszego planu. W tle znajdują się wielkie, zardzewiałe silosy, z pomiędzy których wydobywa się dym. Natura została tu zestawiona z przemysłem i działalnością człowieka. Widok fabryk i wielkich budowli coraz częściej przestaje nas zadziwiać i zaczyna na stałe wpisywać się w nasz naturalny krajobraz. Walkę roślinności z miejską tkanką możemy zobaczyć w malarskich interwencjach Katarzyny Przezwańskiej. Artystka w swoich praktykach artystycznych
Nawiązuje wielokrotnie do architektury i natury. Często zastanawia się też nad tematem społecznej użyteczności sztuki. Jest autorką interwencji architektonicznych, instalacji i obrazów. W swych pracach często wykorzystuje naturalne surowce, takie jak kamienie czy rośliny. Na wystawie prezentowanych jest 5 fotografii dokumentujących interwencje malarskie z 2010 roku. Zdjęcia pochodzą z kolekcji Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. W Parku Brudnowskim w Warszawie artystka pokrywała farbą niewielkie pęknięcia i skazy chodników oraz asfaltowych i betonowych ścieżek. Tak powstałe interwencje podkreślały uszkodzenia podłoża stworzonego przez człowieka. Jaskrawe, intensywne kolory użytej farby wyróżniały się na tle szarego chodnika, jednocześnie wpisując się w otoczenie i nawiązując do kolorystyki okolicznej architektury. Większość zniszczeń podłoża parkowych alejek wynika z ruchu ziemi i rosnących roślin. Interwencja artystki zwraca uwagę na nietrwałość i niedoskonałość działania człowieka w kontrze do niezłomnej i wiecznej natury, która wytrwale przebija się przez szczeliny miejskich zakamarków. Działalność człowieka względem natury pojawia się także w kolażu Tomasza Ciecierskiego. Jest to malarz, który w swoich obrazach niejednokrotnie wprowadza techniki rysunkowe. Podczas swojej wyprawy do USA w latach 70. artysta zapoznał się z notatnikiem rysunkowym rzeźbiarza Klesza Oldenburga. Od tego czasu Tomasz Ciecierski zaczął tworzyć pracę na papierze, czego przykładem jest prezentowany na wystawie kolaż bez tytułu. Strukturalnie praca sprawia wrażenie rozbitej na kilka niezależnych od siebie części. Jest to zabieg bardzo charakterystyczny dla twórczości tego artysty. Jasne tło i namalowane farbami pastelowe plamy kontrastują silnie z naklejonymi na nie zdjęciami, przedstawiającymi morze o zachodzie słońca. W centrum jednego z nich znajduje się żaglówka. Wszystkie 3 fotografie utrzymane są w ciepłej kolorystyce, ale każda z nich została pomazana przez autora czarną farbą. Wokół całej kompozycji rozrzucone są ciemne kształty narysowane ołówkiem, które przedstawiają pasmo górskie oraz figury geometryczne i zygzaki. Pozostałe, nieokreślone figury to rozbite na części pierwsze ludzkie postacie, inspirowane sztuką futuryzmu. Wszystkie elementy, mimo rozproszenia, tworzą niepokojącą, niewygodną całość. Morskie widoki, które ledwo można dostrzec spod czarnych smug farby, wyglądają jak zanieczyszczenia przemysłowe. Sama postać ludzka także ulega destrukcji. Rozpada się na coraz trudniejsze do rozpoznania elementy. Wątki dotyczące przyrody i jej współzależności z człowiekiem poruszane są także w pracy Zygmunta Rytki, Obiekty chwilowe. Praca pochodzi z kolekcji Galerii Labirynt w Lublinie. Artysta wielokrotnie wykonywał performanse, w których fragmenty natury poddawał działaniu człowieka. Swoje akcje dokumentował fotograficznie. Zdjęcia przedstawiają fragment gładkiej powierzchni, na którą pada cień, rzucany przez liście drzewa. Światło tworzy organiczne plamy, które Zygmunt Rytka obrysowuje. Na fotografii widać jego dłoń trzymającą flamaster. Praca jest
próbą zatrzymania chwilowego, ulotnego obrazu. Artysta może odrysowywać padający cień tylko w momencie, kiedy z pomiędzy liści przenikają promienie słońca. W chwili, gdy natura ulega zmianie, twórca jest zmuszony przerwać działanie. Autor stawia się więc w pozycji podporządkowania, uzależnia swoje działania od praw przyrody, jednocześnie ujarzmiając naturę poprzez próbę dokładnego jej odtworzenia. Jednak ludzka ingerencja w przyrodę jest chwilowa i ulotna w stosunku do nieskończenie trwającej natury. Mgnieniem oka jest także życie człowieka na ziemi, co przejawia się w fotografiach Anety Grzeszykowskiej, w których natura bezsprzecznie dominuje nad ludzką sylwetką. Aneta Grzeszykowska to polska artystka multimedialna, która w swojej twórczości eksperymentuje z fotografią. W cyklu Negative Book badała zależność między negatywem a pozytywem. Artystka pokrywała swoje ciało czarną i białą farbą, tak, aby na negatywie zdjęcia zachować swój pozytywowy wygląd. Zabieg ten stworzył złudzenie, że postać ludzka została domalowana, wklejona w krajobraz. W skład całego cyklu wchodzi ponad 80 fotografii. Na wystawie prezentowane są dwie z nich, przedstawiające artystkę w otoczeniu natury. Prace pochodzą z kolekcji Zachęty Narodowej Galerii Sztuki. Na pierwszym zdjęciu autorka stoi we wzburzonym, ciemnym morzu. Na drugim opiera się plecami o wielkie drzewo. Postać niknie w otoczeniu natury, niebezpiecznej, złowrogiej, przytłaczającej. Odwrócenie kolorów stwarza niepokojące wrażenie. Te dwie zestawione ze sobą fotografie Anety Grzeszykowskiej można rozpatrywać jako ostrzeżenie, przypominające o tym, że antropocen jest jedynie chwilowym, ulotnym elementem naturalnego krajobrazu. Zmiany naturalnego krajobrazu pojawiają się w obrazie Tomasza Ciecierskiego. To artysta, który od początku swojej drogi twórczej nieustannie bada język malarstwa. Tworzone przez niego prace podważają strukturę i spójność tradycyjnie pojmowanego płaskiego malarstwa. To kompozycje z poskładanych, niewielkich płócien pomalowanych farbą olejną. Od lat 90. najważniejszym tematem w twórczości artysty stał się pejzaż, którego forma stopniowo przekształcała się, zmierzając w kierunku abstrakcji. Dzieło z kolekcji Zachęty Narodowej Galerii Sztuki bez tytułu, prezentowane na wystawie, jest zbiorem mniejszych płócien ułożonych w jedną kompozycję. Składa się na nią kilkanaście prostokątnych obrazów o niejednakowych rozmiarach. Prace przedstawiają różniące się od siebie pejzaże. Część z nich można zidentyfikować jako widoki morza, kamieni na wybrzeżach, gór nad wodą. Pozostałe są jedynie abstrakcyjnymi, poziomymi pasami. Artysta, podróżując, zapamiętywał poszczególne widoki. Następnie w pracowni odtwarzał je na swoich obrazach. Praca bez tytułu jest więc wizerunkiem wspomnień przetworzonych przez pamięć. Pejzaże, utrwalone jako poziome plamy farby, ujawniają proces stopniowego rozmywania się zapamiętanych kadrów. Są obrazami zapisanych w pamięci wrażeń. W kontekście wystawy praca nawiązuje do tych elementów naturalnego krajobrazu, które znikają w ludzkiej pamięci, ale także w rzeczywistości,
w ramach niszczycielskiej działalności człowieka. Niepokojące fotografie, przypominające miejsce zbrodni w zimowej scenerii, stworzyła Bogna Burska, która w swoich pracach łączy piękno z tym, co jest uważane za odrażające. W wielu realizacjach zestawia pozornie kontrastujące ze sobą sceny i wydobywa z nich zaskakujące podobieństwa. Autorka tworzy między innymi fotografie, filmy czy instalacje pełne napięcia, niepokoju i niedopowiedzenia. W swojej wczesnej twórczości bardzo często używała czerwonego koloru, symbolizującego rozlaną krew. Przez to prace podświadomie nasuwają na myśl przemoc i opresję, której ślady są widoczne, lecz ich historia pozostaje nieodkryta. Podobnie jest w przypadku dzieła pod tytułem Droga z 2003 roku. Praca pochodzi ze zbiorów Zachęty Narodowej Galerii Sztuki. Jest to zestaw 9 fotografii przedstawiających plamy krwi na śniegu. Praca ma bardzo estetyczny charakter. Czerwone punkty na białej powierzchni przypominają ornamenty lub ekspresyjne wzory, niczym z malarstwa gestu. Czerwień mocno kontrastuje z bielą śniegu, pokrytego gdzieniegdzie podłużnymi cieniami oraz delikatnymi śladami opon. Fotografie pełne są napięcia, stanowią zapis nieokreślonego aktu przemocy. Prowokują do zadania pytań. Co się stało? Kto i komu zadał ból? Czy krwawe ślady zostały pozostawione przez zranionego człowieka? A może przez postrzelone na polowaniu zwierzę? Pracą, która zwraca uwagę na problem traktowania zwierząt przez człowieka, jest wideo Świadome Zgody, pochodzące ze zbiorów Galerii Arsenał w Białymstoku. Autor pracy, Cezary Bodzianowski, jest performerem, którego akcje artystyczne często rozgrywają się poza murami instytucji, w miejscach publicznych, na przykład na ulicach, w parkach czy w centrach handlowych. To krótkie, oszczędne w środkach działania, często noszące znamiona absurdu. Nazywane są teatrem jednego aktora, ponieważ artysta zawsze performuje sam. Odbiorcami tych akcji są zazwyczaj nieświadomi swojej roli, przypadkowi przechodnie. Duża część tych działań nie jest wcześniej promowana, przez co twórca niezauważalnie wnika w tkankę codzienności. Na miejsce realizacji swojego filmu Świadome Zgody artysta wybrał akcent zoo w Białymstoku. Autor przejmuje czynności wykonywane zazwyczaj przez pracownika opiekującego się zwierzętami. Element groteski stanowi fakt, że performer przebrany jest w strój niedźwiedzia polarnego. Na początku filmu artysta ładuje na taczkę warzywa. Następnie zawozi je do zagrody zamieszkałej przez żubra. Większą część akcji autor spędza na dokarmianiu zwierzęcia i obserwacji jego zachowań. Po pewnym czasie budowania wzajemnego zaufania żubr daje się artyście pogłaskać. Stworzona przez artystę sytuacja zwraca uwagę na sposób oraz sam fakt funkcjonowania dzikiego zwierzęcia w zamkniętej przestrzeni ogrodu zoologicznego.
ukrycie się artysty w stroju białego niedźwiedzia i wykonanie przez niego szeregu opiekuńczych gestów tworzy dziwne złudzenie współpracy międzygatunkowej między zwierzętami. Człowiek w tej sytuacji pozostaje zbędny. Kondycję współczesnego człowieka w obliczu katastrofy klimatycznej i przemijania świata w takim kształcie, jaki znamy, obrazuje film Oskara Dawickiego z 2014 roku Łzy szczęścia, prezentowany na wystawie dzięki uprzejmości Zachęty Narodowej Galerii Sztuki. Oskar Dawicki to artysta multimedialny, performer, autor obiektów i instalacji. Jego twórczość charakteryzują wątki egzystencjalne, przeplatane humorem i groteską. Oszczędny w środkach, utrzymany w zimnej kolorystyce film Łzy szczęścia składa się z jednego zapętlonego ujęcia. W kadrze widzimy mężczyznę w ujęciu od ramion w górę. To autor pracy, Oskar Dawicki. Gdy powoli podnosi głowę, uwagę zwracają nabrzmiałe z wysiłku żyły na jego czole. Mężczyzna wyraźnie się męczy. Jego ruchy są powolne i pełne napięcia. Jego wzrok skierowany jest prosto przed siebie, a z oczu płyną łzy. Nie spływają jednak po policzkach, lecz przezwyciężają prawo grawitacji, płynąc do góry, na czoło. Łzy są gęste, tworzą wyraźne smugi i krople. Wideo wywołuje niepokojące, dziwne wrażenie, potęgowane hipnotyczną muzyką. Dłuższe oglądanie pracy sprawia dyskomfort, jest niewygodne. Autor rozprawia się z tytułowymi łzami, próbuje uczynić je wesołymi i zmienia kierunek ich płynięcia. Ujawnia tym samym egzystencjalny konflikt. Obrazuje nieudolne zmaganie się człowieka ze swoim losem, pełną bólu, walkę o szczęście. O ludzkiej samotności, ale i sile tkwiącej w zbiorowości mówi minimalistyczna praca Stanisława Drużdża pod tytułem Samotność z 2003 roku. Praca pochodzi ze zbiorów Zachęty Narodowej Galerii Sztuki. Dzieło składa się z wielokrotnie powielonej cyfry 1. Wycięte z czarnej folii liczby zostały naklejone na kwadratową, białą plexi. Zestawione znaki są identyczne, ułożone w równych odstępach i przedstawione w kilkunastu rzędach. Praca Samotność, jak i wiele innych prac tego artysty, nawiązuje do nurtu poezji konkretnej, łączącej elementy języka i sztuk wizualnych. Ten surowy i pozornie matematyczny obraz ma tak naprawdę silnie socjologiczny i psychologiczny charakter. Jedynka, dosłownie i w przenośni, odnosi się do jednostki ludzkiej, a jej zwielokrotnienie obrazuje pewną zbiorowość społeczną. Wszystkie cyfry są identyczne pod względem kroju, odstępów i rozmiaru. Sugeruje to równość wszystkich ludzi wobec siebie, ale również podobieństwo poglądów czy poczucie tytułowej samotności. Wrażenie izolacji i odosobnienia może być odczuwalne przez wiele osób, co stanowi element łączący poszczególnych ludzi. Cyfry znajdujące się na krawędziach obrazu ukazane są fragmentarycznie,
tworząc otwartą kompozycję obrazu, a zatem sugerując większą skalę przedstawionego tematu. Stanisław Druszcz za pomocą wyłącznie jednego znaku odwołuje się do poczucia samotności w społeczeństwie, roli zbiorowości i pojęcia równości, ale również siły wspólnoty i mocy kolektywnego działania. Wystawę zamyka fotografia Raj autorstwa Pawła Althamera, która należy do zbiorów Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Praca powstała w 2009 roku. Jej autor, Paweł Althamer, to rzeźbiarz, performer, akcjoner, twórca instalacji i filmów wideo. Jego rzeźby tworzone są z niekonwencjonalnych materiałów, takich jak trawa, słoma czy stare ubrania. Od połowy lat 90. zaczął zajmować się sztuką społeczną, angażując do wspólnych działań zarówno grupy, jak i pojedyncze osoby. Praca Raj to rzeźba ogród, stworzona we współpracy z mieszkańcami warszawskiego Brudna oraz z dziećmi uczęszczającymi do pobliskiej szkoły podstawowej. Przestrzeń parku została zaprojektowana przez artystę wspólnie z architektem krajobrazu i stworzona z odpowiednio dobieranych gatunków drzew i krzewów. Wejście do Raju stanowią dwa roślinne filary, uformowane na kształt bramy. Inspiracją dla koncepcji całego projektu były reprodukcje obrazów przedstawiających biblijny Eden. Artysta stworzył pracę, w której trudno postawić granicę między działaniem społeczno-artystycznym a dziełem natury. Raj to nieskończona, wiecznie żywa rzeźba, która wraz z upływem czasu, zmianą pór roku oraz rozwojem flory zmienia swój kształt i charakter. Praca pokazuje, że jedynie współpraca między ludźmi i wspólne dbanie o naturę pozwoli nam przetrwać ten trudny czas i jest nadzieją na zatrzymanie nadchodzącej katastrofy. Dziękuję Państwu za wspólne zwiedzanie. Zapraszam do tego, abyście wrócili Państwo na wystawę Sen Niedźwiedzia za jakiś czas, aby samodzielnie odkryć, w jaki sposób zmieniła się jej narracja.